Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, być może nie, ale w ciągu ostatnich 2 miesięcy pojawiłam się tutaj dosyć rzadko, raczej tak sporadycznie, na pewno nieregularnie, a wynikało to trochę z tego, że potrzebowałam jakiejś takiej przerwy od kanału. Byłam trochę zmęczona, trochę nie miałam ochoty nagrywać, nie chciałam też tego robić na siłę, ale też ciągle jestem chora, nie wiem, od tego COVID-u i tych wszystkich dziwnych chorób mam wrażenie, że jestem non-stop chora, jestem bardzo osłabiona i często też tracę głos i po prostu nie mam jak nagrywać. No ale chciałabym też powoli wracać, nie obiecuję, że będą te filmy się pojawiały jakoś bardzo regularnie na razie, bo jeszcze nie czuję się tak w pełni sił, żeby nagrywać, ale chciałabym troszkę zacząć. Także mam nadzieję, że jednak raz na jakiś czas uda mi się coś tutaj wrzucić i że nie zniknę z tego kanału tak zupełnie, bo jednak prowadzę go już na tyle długo, że trochę byłoby mi szkoda tak po prostu odejść. Natomiast no, nie obiecuję, że te filmy będą się pojawiały regularnie. A dzisiaj zapraszam na taki dosyć szybki book haul. Nie mam jakoś bardzo dużo książek, natomiast stwierdziłam, że to jest idealny film na takie ponowne wbicie się w ten rytm nagrywania. I wiem, że widzowie na różnych kanałach też ten rodzaj filmów bardzo lubią, także mam nadzieję, że to będzie coś przyjemnego zarówno dla mnie do nagrywania na początek po przerwie, jak i dla Was do oglądania. Także zapraszam. I zacznę może od książki, o której mówiłam już bardzo, bardzo dużo na kanale, bo poświęciłam jej cały osobny odcinek, a jest to autobiografia księcia Harry'ego, ten drugi. Autobiografia, może właściwie biografia bardziej, ponieważ oczywiście to nie jest książka przez księcia Harry'ego pisana. Ona była pisana przez ghostwritera, natomiast książę Harry opowiadał swoją historię temu człowiekowi, który po prostu spisywał jego wspomnienia, także chyba na takiej zasadzie to się odbywało. Nie chcę się tutaj rozwodzić, ponieważ tak jak wspomniałam, poświęciłam tej książce cały ponad 20-minutowy odcinek, także może gdzieś tutaj tylko nad moją głową wrzucę Wam do niego odnośnik. Jeżeli macie ochotę obejrzeć, zobaczyć co o tej książce mówiłam, to zapraszam. Tak w skrócie tylko powiem, że jest to książka, po której można było oczekiwać naprawdę wielkich kontrowersji i myślę, że tego wszyscy się spodziewaliśmy po tym, jak też była w mediach promowana. Nie wiem, czy to była kwestia marketingowa, czy może bardziej jak była krytykowana, zanim w ogóle się pojawiła na rynku. Za różne takie może niezbyt mądre, niezbyt trafione fragmenty, które oczywiście tutaj się znajdują, to nie jest tak, że te fragmenty były wymyślone. Natomiast nie ma ich wcale aż tak dużo i te wszystkie takie najgłupsze, najbardziej niedorzeczne rzeczy, które o tej książce słyszeliśmy, no to widzieliśmy po prostu już przed jej publikacją i wiele więcej ich tutaj nie ma. Ale jednocześnie ta książka też nie odkrywa jakichś wielkich sekretów, nie ma tutaj jakichś wielkich rodzinnych dramatów. Raczej wszystko to, o czym już gdzieś słyszeliśmy, wszystko, czego mogliśmy się spodziewać, może jakieś delikatne niuanse, tak jak na przykład to, że tutaj Harry twierdzi, że to rzekomo William i Kate namówili go na ten słynny, niefortunny strój nazisty, na jakieś tam przyjęcie chyba halloweenowe. Także tego rodzaju smaczki i nowości się tutaj mogą znaleźć, ale też nie ma ich jakoś bardzo dużo, także nie ma co się nastawiać na wielki skandal czytając tę książkę. Ale mimo wszystko ja uważam, że jeżeli ten temat Was interesuje i śledzicie te wydarzenia na bieżąco, to warto tę książkę przeczytać, bo to jest jednak jeden z głosów, jedna strona, głos z wewnątrz. Także myślę, że jeżeli chce się dyskutować na ten temat, warto zapoznawać się ze wszystkimi dostępnymi źródłami. Kolejna książka to Jestem głód Petry Dworzakowej. To też jest książka, którą miałam już okazję przeczytać i mówiłam o niej chyba w jakimś podsumowaniu miesiąca, właściwie chyba w poprzednim, w podsumowaniu lutego, o ile się nie mylę, tak, bo podsumowanie marca jeszcze przed nami. To jest książka, która miała bardzo nietrafiony marketing, ponieważ wydawnictwo promowało ją jako książkę, która jest kontynuacją Wron. A tak oczywiście nie jest, mogłoby być w pewnym sensie metaforycznie, ale dosłownie nie jest to absolutnie żadna kontynuacja. Tym bardziej, że ta książka w Czechach została wydana przed Wronami i to długo przed, bo chyba w 2008 czy 2009 roku. No i myślę, że właśnie ten marketing tutaj najbardziej tej książce zaszkodził, bo wiele osób po prostu nastawiało się na taką bezpośrednią kontynuację, a tego tutaj nie otrzymamy. Nie uważam, żeby ta książka była zła, ale na pewno jest gorsza od Wron, no i na pewno właśnie to niefortunne takie promowanie jej zrobiło jej troszkę krzywdę. Natomiast sama historia to jest taka bardzo autobiograficzna historia autorki, która wplata tutaj mnóstwo wątków z własnego życia. Jest tutaj dużo o zaburzeniach odżywiania, o anoreksji, o bulimii. Jest też sporo na temat właśnie takiej relacji z matką, z siostrą, w ogóle z rodziną. Jest też taki fragment, który nie do końca był dla mnie ciekawy, kiedy autorka była w klasztorze. Nie wiem, ile to trwało, nie jakoś bardzo długo. Natomiast te fragmenty wydawały mi się stosunkowo nudne. Niewiele tak naprawdę wnosiły do całej tej historii i do całej tej treści. Dla mnie jest to dobra książka, warto przeczytać, ale bez takiego nastawienia, że jest to kontynuacja Wron i że jest to książka na takim samym poziomie i wzruszająca w taki sam sposób, jak robią to Wrony. No dobrze, to teraz może coś, czego jeszcze nie miałam okazji czytać. Jest to książka, którą sobie kupiłam, ponieważ pod koniec zeszłego roku zakochałam się w jednej z książek tej autorki. I tutaj mam ptaki Daphne du Maurier. Oczywiście mówię tutaj o Rebece, którą czytałam na koniec zeszłego roku i trafiła automatycznie do mojej topki najlepszych książek. Tym razem mam ptaki, czyli zbiór opowiadań. Z tego co słyszałam, te opowiadania są naprawdę bardzo, bardzo dobre i właśnie to tytułowe opowiadanie, czyli ptaki, zbiera najlepsze opinie. To jest oczywiście historia, na której podstawie powstał film Hitchcocka.
Ja tego filmu nie widziałam, ale też słyszę takie opinie, że tak naprawdę sam film był tylko bardzo luźno inspirowany tym opowiadaniem, a w gruncie rzeczy niewiele ma z nim wspólnego. Sama nie mogę tego zweryfikować, ponieważ tak jak mówię, nie oglądałam filmu, ani też jeszcze nie czytałam opowiadania, ale bardzo się cieszę, że jest ta książka na mojej półce, ona jest też przepięknie wydana. Może uda mi się też zrobić jakąś przebitkę, żeby Wam pokazać, ale myślę, że też doskonale wiecie, jak te książki z serii butikowej wyglądają, one naprawdę przepięknie prezentują się na półce, także bardzo się cieszę, że ta książka trafia do mojej kolekcji. Następna książka, którą kupiłam za jakieś naprawdę niewielkie pieniądze na Vinted, jest to reportaż Wszystko za życie Jana Krakauera. Ja mam taką trudną relację z tym autorem, ponieważ czytałam dwie jego książki. Jedna to była Misula, która mi się nie podobała ze względu na to, że omawiany tam temat, był to temat gwałtów na uniwersyteckich miasteczkach, więc temat bardzo ważny, bardzo delikatny, bardzo poruszający. Był opisany bez takiej jakiejś wrażliwości, bez empatii, bardziej jak taka rozprawa doktorska, tak sucho, faktograficznie, bez jakiegoś takiego odpowiedniego podejścia do tematu według mnie. Natomiast inna jego książka, czyli Wszystko za Everest, podobała mi się bardzo, bardzo mocno, ale też czytałam ją no, dosyć dawno temu, bo myślę, że za jakieś 5-6 lat temu, także też nie wiem, jak odebrałabym ją teraz. Natomiast Wszystko za życie to jest historia młodego chłopaka, licealisty, który pewnego dnia porzuca absolutnie wszystko, szkołę, rodzinę i wyrusza w taką podróż, podczas której odkrywa gdzieś tam siebie. To jest podróż, która chyba kończy się na Alasce, z tego co wiem. No i właśnie jest to taka historia takiego młodzieńczego buntu, poszukiwania samego siebie, odkrywania różnych rzeczy w życiu. Bardzo jestem tej książki ciekawa, ona zbiera naprawdę super pozytywne opinie i wydaje mi się, że też to jest taka dosyć ważna książka, jeżeli chodzi o literaturę faktu. Dużo się o niej mówi, dużo o niej słyszałam, ale właśnie nigdy do tej pory nie miałam okazji czytać, tak więc cieszę się, że jest na mojej półce i chciałabym się za nią zabrać w jakimś niedługim czasie. Następnie mam tutaj trzy książki, które wygrałam w konkursie u Alex z Alex and the Books na Instagramie, która co jakiś czas robi takie konkursy, gdzie rysuje grafiki do różnych książek i trzeba odgadnąć, jaka to jest książka, jak to jest autorem tej książki. I pierwsza osoba, która to zrobi, wygrywa właśnie pakiet książek. No i udało mi się to zrobić, byłam pierwszą osobą, która zgadła wszystkie grafiki. No i właśnie dostałam od Alex pakiet trzech książek. I pierwsza z nich to jest książka Martyny Wojciechowskiej, Co chcesz powiedzieć światu? To są historie 10, zdaje się, kobiet, które Martyna poznała pewnie też podczas nagrywania swojego programu Kobieta na krańcu świata, ale w ogóle podróżując po świecie. No i tutaj przybliża nam ich historię. Nie wątpię, że to będą naprawdę bardzo, bardzo ciekawe historie, ponieważ ja w ogóle kiedyś byłam ogromną fanką programu Kobieta na krańcu świata. Tych ostatnich sezonów już aż tak szczegółowo nie oglądałam, natomiast generalnie bardzo sobie cenię Martynę Wojciechowską jako osobę i to, co ona robi, także nie wątpię, że ta książka też na pewno bardzo mi się spodoba, więc to był trafiony wybór, a dodam tylko, że te książki to w ogóle były książki niespodzianki. Ja nie wiedziałam, jakie książki są do wygrania, ale naprawdę wszystkie trzy są rewelacyjne. Kolejna książka to coś, z czego chyba najbardziej się ucieszyłam, widząc tę paczkę, ponieważ jest to Obsesja piękna. To jest książka, którą ja chciałam przeczytać od bardzo, bardzo dawna, natomiast problem był taki, że ja subskrybuję Legimi, a na Legimi akurat tej książki nie mam, bo to jest w ogóle wydawnictwo WAB chyba. Tak, wydawnictwo WAB, którego niestety na Legimi nie ma, jest na Empik Go, ale tam akurat nie mam subskrypcji, więc nie udało mi się jej do tej pory przeczytać, a z tego co wiem, jest to bardzo, bardzo dobra książka, bardzo ważna, oczywiście poruszająca temat taki feministyczny, dotyczący kobiet we współczesnym świecie, tego jak jesteśmy traktowane ze względu na nasze ciała, jak wymaga się od nas, żebyśmy zawsze były młode i piękne, jak to wszystko jest gdzieś tam podświadomie w nas wciskane tak naprawdę od najmłodszych lat, także bardzo jestem tej książki ciekawa i też chciałabym ją przeczytać w jakimś niedługim czasie, bo wiem, że to jest taka książka, którą po prostu warto znać i warto później gdzieś tam podsuwać dalej. I trzecia książka z tej paczki to coś, co akurat miałam już na swojej półce, ale i tak bardzo się cieszę, że się tutaj znalazła, ponieważ tym drugim dodatkowym egzemplarzem mogłam kogoś obdarować, co już zresztą zrobiłam. A jest to książka Maria Curie, czyli biografia Marii Curie-Skłodowskiej napisana przez jej córkę Ewę Curie. Książka, o której mówiłam na kanale milion razy, nawet nie będę liczyć ile, a do tej pory jej nie przeczytałam. Natomiast na pewno to zrobię kiedyś, jak w końcu się zbiorę, to przeczytam tą książkę. Niemniej jednak cieszę się, że w tej paczce się znalazła, bo tak jak mówię, mogłam przynajmniej kogoś nią obdarować, a z tego co wiem z różnych opinii i recenzji, jest to świetna książka, świetna biografia i naprawdę warto ją przeczytać. Kolejna książka, którą tutaj mam, to książka, która była w ostatnich miesiącach bardzo głośna, bardzo popularna i chyba wszyscy już ją czytali i ja też, ale jeszcze Wam o niej na kanale nie mówiłam, ponieważ przeczytałam ją w marcu właśnie, także ona znajdzie się w podsumowaniu marca. A jest to Cieszę się, że moja matka umarła, Janet McCurdy. To jest książka dziewczynki, właściwie teraz już kobiety, która bardzo wcześnie została taką nastoletnią gwiazdą różnych takich seriali dziecięcych na kanale Nickelodeon. No i to, jak właśnie ta sława we wczesnym wieku wpłynęła na jej życie, a właściwie nawet nie tyle sama sława, co zachowanie jej matki, która popychała ją do tego, żeby w tych serialach grała, żeby starała się o coraz to
inne role i żeby jednocześnie utrzymywała odpowiednią wagę, żeby te role dostać. No i właśnie o tym jest ta książka, o takiej bardzo, bardzo toksycznej relacji między matką a córką, o tym jak matka, spełniając gdzieś tam własne jakieś takie niespełnione ambicje z dzieciństwa, popchnęła swoją córkę ku bulimii, anoreksji i innym problemom zdrowotnym. Bardzo smutna jest ta książka i bardzo trudno się ją momentami czytało, mimo że ona jest napisana lekko i z takim dystansem, że można odczuć, że jednak autorka mimo wszystko już się z tym gdzieś pogodziła i jest na takiej dobrej drodze do uleczenia. Być może właśnie dlatego, że jej matka zmarła, na raka chyba zresztą, i mogła się tak w 100% odciąć od tej niezdrowej relacji, która no cały czas pchała ją jednak w dół. Bardzo, bardzo dobra książka, ale opowiem o niej więcej na pewno właśnie w podsumowaniu marca. W marcu wybrałam się również na jeden dzień na targi książki do Poznania, ale byłam szczerze mówiąc dosyć rozczarowana, ponieważ no nie sprawdziłam sobie wcześniej, to oczywiście moja wina, listy wystawców i zrobiłam sobie całą listę książek, które chciałabym tam kupić, ale nie sprawdziłam, czy akurat te wydawnictwa będą wystawiały się na tych targach. Okazało się, że większość niestety nie. I jedyna książka, którą tam kupiłam, to była książka na stoisku wydawnictwa Czarnego, a jest to książka Lata Annie Ernaux, autorka, która w zeszłym roku dostała literacką Nagrodę Nobla, także no oczywiście moje zainteresowanie, jak i nie tylko moje, ale w ogóle chyba wszystkich, którzy lubią czytać, wzrosło. To jest książka, o której słyszałam bardzo dużo dobrego, ale też opis brzmi bardzo ciekawie, ponieważ jest to biografia autorki, ale jednocześnie trochę takie rozważania, czy byłaby szczęśliwsza, gdyby w pewnym momencie swojego życia wybrała jakąś inną drogę, gdyby robiła coś innego. Nie wiem dokładnie, ponieważ jeszcze tej książki nie miałam okazji czytać, ale naprawdę zainteresowała mnie ta historia, zainteresowało mnie to, co przeczytałam na tylnej okładce, także mam nadzieję, że jest to coś, co mi się spodoba i co być może znajdzie swoje miejsce w topce tego roku. Będąc na targach też, w ogóle zauważyłam, że powstało bardzo dużo nowych takich młodzieżowych wydawnictw, które są szalenie popularne. Ja nawet nie byłam tego świadoma, ponieważ to są wydawnictwa, których ja już targetem od dawna niestety nie jestem i po prostu jakoś nieszczególnie interesowały mnie ich książki i też nie zgłębiałam ich oferty, ale okazuje się, że te wydawnictwa są naprawdę niesamowicie popularne, ponieważ kolejki do różnych autorów, którzy byli właśnie na stoiskach tych wydawnictw, były ogromne, to były najdłuższe kolejki na tych targach. Jedną z takich właśnie autorek i książek, które mnie strasznie zaintrygowały po tym, jak zobaczyłam, jak popularne są, była książka Rodzina Monet, to jest pierwszy tom Skarb, autorki Weroniki Ani Marczak. Ja nawet tej autorki nie znam, pierwszy raz o niej słyszałam, w ogóle pierwszy raz tak naprawdę słyszałam o tej książce. Gdzieś tam ta układka mi się może kiedyś rzuciła w oczy, ale jednak to właśnie na targach tak naprawdę zobaczyłam, jak bardzo ona jest popularna. No i stwierdziłam, że kurczę, w sumie to jestem ciekawa, co teraz czyta młodzież. I chciałabym sama sprawdzić, czy to jest coś takiego, co kiedy byłam nastolatką mogłoby mi się spodobać, w czym rzeczywiście też bym przepadła, tak jak naprawdę mnóstwo osób dzisiaj. Także stwierdziłam, że spróbuję, kupiłam tę książkę i planuję nagrać reading vloga z jej nagrywania, także trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało i koniecznie dajcie znać, czy czytaliście tę książkę i co o niej myślicie, czy rzeczywiście zasługuje na tak ogromną popularność, czy co to w ogóle jest. Przedostatnia książka, którą tutaj mam, ale też jednocześnie ostatnia w takiej formie fizycznej, ponieważ, a właściwie zaraz Wam wytłumaczę dlaczego przy okazji tej ostatniej książki. Mam tutaj Babel Rebeki F. Kwang, oczywiście jest to książka, która była niesamowicie głośną premierą, wszyscy, absolutnie wszyscy o tej książce mówili. Ja tę książkę kupiłam, przyznaję, ze względu na przepiękne wydanie, ta oprawa zintegrowana naprawdę niesamowicie mi się podoba, tutaj są czarne brzegi stron, jest też chyba z tego co widziałam taka wstążeczka, zakładka, tak jest, także ja bardzo lubię takie elementy, lubię tak wydane książki, jest też tutaj mapka, także no naprawdę wydanie jest przepiękne. Ta książka jest w ogóle zaskakująco droga, bo okładkowa cena to jest, słuchajcie, 99,90, nie wiem kto kupuje książki po takich cenach, ja oczywiście kupiłam ją taniej gdzieś tam w internecie, ale mimo wszystko jak na taką książkę, no poza tym, że jest gruba i pięknie wydana, ale mimo wszystko jak na książkę to jest to jednak wysoka cena. No ale przyznaję się tutaj szczerze, że po prostu skusiła mnie piękna okładka, ponieważ ta książka też jest dostępna na Legimi, więc podejrzewam, że wygodniej będzie mi ją czytać właśnie w formie e-booka i kiedy w końcu do niej usiądę, no to jednak będzie to na Legimi, ale mimo wszystko chciałam ją mieć na swojej półce, ponieważ no, prezentuje się pięknie. Także to jest jeden z bardzo nielicznych zakupów w moim życiu, spowodowany wyłącznie piękną oprawą. Oczywiście mam nadzieję, że treść również mi się spodoba i to będzie książka, do której będę chciała wracać, no ale tego jeszcze nie wiem, ponieważ nie miałam okazji jej czytać i nie wiem, kiedy się za nią zabiorę, no ale jest na mojej półce i cieszy moje oko. No i ta ostatnia książka, której tutaj nie mam, to jest książka Andromeda Therese Bowman. Nie mam jej, ponieważ kupiłam ją razem z moją koleżanką, pozdrawiam Cię Natalia, i Natalia zamówiła właśnie je do siebie do domu i nie zdążyłam jeszcze od niej tej książki odebrać, a zamawiałyśmy ją chyba miesiąc temu i od tamtej pory się nie widziałyśmy. Natomiast stwierdziłam, że umieszczę ją w tym bookholu, ponieważ następny pewnie przez bardzo, bardzo długi czas się nie pojawi. Dlatego tutaj obok mnie wkleję Wam okładkę taką elektroniczną, natomiast ja tę książkę w teorii mam w papierze, tylko po prostu jeszcze nie mam jej u siebie w mieszkaniu. Andromedę też już czytałam. Czytałam ją właśnie też w marcu, także też na pewno Wam o niej opowiem więcej w podsumowaniu marca.
Nie jest to dla mnie najlepsza książka Therese Bowman, ale też na pewno nie jest najgorsza. Jest przede wszystkim bardzo ciekawa ze względu na to, że mamy taki delikatny wgląd w świat wydawniczy, bo jest to książka, która opowiada o dziewczynie, która robi takie praktyki czy też staż w pewnym wydawnictwie i zajmuje się taką bardzo popularną serią Andromedą właśnie. No i nawiązuje tam dużo takich ważnych znajomości literackich i dzięki temu ma szansę piąć się w tej swojej karierze coraz wyżej i wyżej. No i znajduje też oparcie właśnie w takim swoim przełożonym, który jest bardzo ważną postacią, jeżeli chodzi o świat literacki, świat wydawniczy. I nawiązuje się między nimi taka bardzo głęboka relacja, ale też nie chcę Wam tutaj za dużo zdradzać. No i tak jak mówię, też nie chcę za dużo mówić, ponieważ jest to jednak book haul, a o tej książce będę jeszcze mówić w filmie, który pojawi się pewnie dosyć niedługo, czyli w podsumowaniu marca. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten book haul. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie te książki podnieść, a może mi się nawet uda. One są dosyć ciężkie, ale nie ma ich aż tak znowu dużo. Także tak to się prezentuje. Koniecznie dajcie znać, czy którąś z tych książek mieliście okazję czytać, czy może jesteście ciekawi mojej opinii na temat którejś z tych książek, to też dajcie znać, to postaram się może gdzieś tam je wcisnąć wcześniej do kolejki czytelniczej. A tymczasem ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, że niedługo. Cześć!